wielkimi emocjami w tym turnieju. Przed nami pierwszy wyścig. Kasprzak, Janusz Kołodziej, Maciej Kuciapa i Piotr Protasiewicz. Niespodziewanie, Protasiewicz dopiero na czwartym miejscu, a prowadzi Krzysztof Kasprzak, naciskany przez Janusza Kołodzieja. Protasiewicz już przesunął się na trzecie miejsce, wyprzedził Macieja Kuciapę, zawodnika Zielonogórskiego Klubu Żużlowego. Teraz znakomicie młody tarnowianin zmienił niejako tor jazdy, zjechał do wewnętrznej, spowodował tym samym, iż Protasiewicz musiał lekko wyhamować. Jest na trzeciej pozycji, a przypomnę, że wśród faworytów tegorocznej imprezy najczęściej przed zawodami byli wymieniani żużlowcy Leszczyńskiej Unii: Piotr Protasiewicz, Jarosław Hampel. Piękna walka o dwa punkty Protasiewicza. Z każdym następnym okrążeniem Protasiewicz coraz szybszy, coraz groźniejszy. Dobry start Sebastiana Ułamka, szeroko, odważnie po zewnętrznej Rafał Dobrucki. Na czwarte miejsce spadł Andrzej Chuszcza. Rafał Dobrucki przedziera się po zewnętrznej tuż po przy ogrodzeniu. Czy wysunie się na prowadzenie? Wyprzedza Sebastiana Ułamka. Ułamek na drugim miejscu. Na trzeciej pozycji Krzyżaniak. Czwarty jest Andrzej Chuszcza. Niektórzy żałowali, że nie mógł w memoriale wystartować rówieśnik Andrzeja Chuszczy, jego przyjaciel i kolega Roman Jankowski, ale w dniu dzisiejszym Roman Jankowski startuje w meczu barażowym o wejście do pierwszej ligi, drużyna Stołecznej Gwardii, której to startuje Roman Jankowski w tym sezonie, podejmuje na własnym torze Towarzystwo Żużlowe Opole. Tak się składa, że Roman Jankowski w dniu dzisiejszym, to jest 5 października, obchodzi swoje urodziny. Jak sam mówił, że najlepszym prezentem byłoby wywalczenie awansu z drużyną stołeczną, awansu do pierwszej ligi. Za nami drugi wyścig memoriału Alfreda Smoczyny. Jacek Rympała, obok niego Rafał Okoniewski. Rafał Sząbierski, tor trzeci, na torze czwartym Austriak Friedrich Wallner. Friedrich Wallner, zupełnie nieznana postać w polskim speedwayu, po raz pierwszy startuje na leszczyńskim torze, ma 16 lat. Rewelacja tegorocznego sezonu w Austrii, w indywidualnych mistrzostwach tego kraju, zajmuje obecnie drugie miejsce, nieznacznie ustępując punktami bardziej doświadczonemu Manuelowi Hautzingerowi. Wallner broni się przed atakami Sząbierskiego. Sząbierski, bardzo dobry występ tego zawodnika kilka dni wcześniej w turnieju o młodzieżowe drużynowe mistrzostwo Polski. Finał rozegrano na torze w Bydgoszczy. Sząbierski poprowadził rybnickie rekiny do tytułu mistrza Polski. Podopieczni trenera Jana Krzystyniaka zdobyli złoty medal, wyprzedzając w klasyfikacji Polonię Piła. Polonię Bydgoszcz na czwartym miejscu plasowała się Unia Leszno, ale dodać należy, iż leszczynianie, podopieczni trenera Jana Krzystyniaka, startowali w tych zawodach osłabieni, bez kontuzjowanego Łukasza Jankowskiego. Na pierwszym polu startowym Damian Waliński, obok niego Jarosław Hampel, tutaj Jarek Hampel wymieniany wśród faworytów. Bardzo udany sezon w tym roku, przede wszystkim na torach zagranicznych. Znakomicie spisuje się w lidze angielskiej w barwach Ipswich. Bardzo dobre starty także w lidze szwedzkiej zdobył ten zawodnik wspólnie z kaparną Göteborg tytuł wicemistrza Szwecji, ale świetnie Damian Waliński w czwartym biegu turnieju memoriałowego wali na prowadzeniu, i to zdecydowanie. Winiarz na drugiej pozycji, Hampel jest trzeci i na czwartym miejscu najmłodszy, ten zbierający dopiero doświadczenie, przyszłość leszczyńskiego speedwaya, Oskar Wolsztyński. A dla Damiana Walińskiego ta końcówka sezonu tegorocznego jest niezwykle udana. Świetne występy w lidze, także znakomicie w tym pierwszym starcie w turnieju memoriałowym spisuje się reprezentant Leszczyńskiej Unii. Duża przewaga, ale warto chyba zaznaczyć, że dużo dało temu zawodnikowi zmiana tegorocznego sezonu w drużynowych mistrzostwach Polski. Wyścig siódmy, od wewnętrznej Hampel, Rępała, Janusz Kołodziej i Andrzej Chuszcza. Czy Jarosław Hampel, a może Jacek Rępała? Bardzo szeroko po zewnętrznej i Unista na pierwszym miejscu. Tymczasem niespodziewanie wrócił się
na prostej Janusz Kołodziej z Tarnowskiej Unii, przerwania tego pojedynku, no i powtórka w trzyosobowym składzie Hampel, Rempała i Andrzej Huszcza. Słaby start weterana żużlowych torów, 45-letniego Andrzeja Huszczy. Tutaj o zwycięstwo walczą Rempała i Jarosław Hampel, ale świetnie. Przy wyjściu z pierwszego wirażu Jacek Rempała jakby włączył jakieś dopalanie w swoim silniku, odjechał rywalom, no i przewaga jego już dość zdecydowana, chociaż niespodziewanie Andrzej Huszcza z trzeciej pozycji przesunął się na drugą i próbuje atakować zawodnika Unii Leszno. Alfreda Smoczyka ma bardzo bogatą historię, jak już wcześniej o tym mówiłem, zgodnie z regulaminem zawodu, żużlowiec, który trzy razy z rzędu wygra ten turniej, zdobywa puchar na własność, bowiem główną nagrodą jest puchar przechodni. Ta sztuka udała się dwukrotnie znakomitemu przed laty zawodnikowi Henrykowi Żyto, który w latach 1957-59 na własność zdobywa to cenne trofeum. Przed nami kolejny wyścig wewnętrzny o Koniewski, Baliński, Krzyżaniak i Maciej Kuciapa. Trzy razy turniej Memoriałowy wygrywał Zenon Plech, dwa razy z rzędu w 1978 i 1979. Dwukrotnie w tych zawodach także Jan Krzystyniak, dwukrotnie Tomasz Golob w 1995 i 1996. Wydawało się, że Golob był bardzo blisko zdobycia na własność tego cennego trofeum, ale w 1997 roku musiał uznać wyższość Romana Jankowskiego. Może pamiętają Państwo, były to wspaniałe zawody, bardzo ciekawe, emocjonujące. Jankes był w gronie faworytów tej imprezy, ale oczywiście faworytem numer jeden był wtedy król polskiego speedwaya, jeżdżący wybornie nie tylko w naszym kraju, ale także poza granicami. Tomasz Golob w tym turnieju musiał jednak uznać wyższość Romana Jankowskiego, ale wróćmy do tegorocznej rywalizacji. A w dziewiątym biegu Dobrucki kontra Protasiewicz. Rafał Dobrucki to będzie jego drugie zwycięstwo, jeśli oczywiście utrzyma prowadzenie. Wydawało się, że Protasiewicz będzie chciał zrehabilitować się za porażkę w pierwszym starcie, kiedy to przyjechał do mety na trzeciej pozycji. Teraz jest drugi, no ale oczywiście żadnej ujmy mu nie przynosi ta druga pozycja, bo przecież na prowadzeniu bardzo doświadczony, dobry zawodnik Rafał Dobrucki. I pewnie zmierza po drugie zwycięstwo, na pewno będzie liderem klasyfikacji. Po dwóch seriach startów z kompletem punktów prowadzą Jacek Rempała i Rafał Dobrucki, a tutaj w dziewiątym biegu rozpoczynającym trzecią serię startów Rafał Okoniewski wygrał start, świetnie przyblokował rywali zaraz przy wejściu w pierwszy wiraż. O dwa punkty walczą Andrzej Huszcza i Krzysztof Kasprzak. Jednak od początku rywalizacji przyznać należy, że podopieczni trenera Krzystyniaka leszczyńskie byki nadają ton walce w tym turnieju. Oczywiście tutaj także liczy się w konfrontacji z drużyną, z zawodnikami Unii Leszno Rafał Dobrucki, który spisuje się bardzo skutecznie i jeździ bardzo dobrze. A tymczasem piękna walka o zwycięstwo Kasprzaka z Okoniewskim. Przeciął tor jazdy młody leszczynianin starszemu koledze klubowemu. Okoniewski odzyskał prowadzenie. Czy Krzysztof zaatakuje jeszcze po wewnętrznej? Uczynił to znakomicie i znów jest pierwszy. Świetnie przy krawężniku. Powie, że Rafał Okoniewski bardzo dobrze jeździ po wewnętrznej. Znają się bardzo dobrze. Trenują ze sobą. Są przyjaciółmi, są kolegami, ale dziś walczą o punkty. Każdemu z nich zależy, aby wypaść w tym turnieju jak najlepiej. Zapowiadają się duże emocje. Czy Rafał Dobrucki po raz trzeci zdobędzie komplet punktów w turnieju? No i wszystko na to wskazuje, bo wygrał start, jest na prowadzeniu.
Campbell na drugim miejscu. Z zewnętrznej części toru zjechał do wewnętrznej, zaatakował Godulskiego, kolegę klubowego z drużyny pilskiej Polonii. Pech Rafała Dobrudzkiego, ale na szczęście uniknął kontuzji, będzie startował w dalszej części zawodów. Powtórka już w trzyosobowym składzie, Sząbierski najlepiej ze startu, on prowadzi, Jarosław Hampel w żółtym kasku wyprzedza Macieja Kuciapę, jeszcze próbuje także atakować Rafała Sząbierskiego, ale ten ma przewagę. Obaj niedawno rywalizowali kilka dni temu na torze w Bydgoszczy, w finale młodzieżowych drużynowych Mistrzostw Polski. No i tam górą byli Rybniczanie, oni zdobyli złoty medal. Polonia biła na drugim stopniu podium. No i w tym wyścigu także reprezentant rekinów z Rybnika, lepszy od zawodnika pilskiej Polonii, na co dzień mieszkańca Nowej Wsi koło Śmigla, Jarosław Hampel, niezwykle utalentowany żużlowiec. Nie brakuje głosów jeszcze przed zakończeniem tegorocznej rywalizacji, bo przecież przed nami jeszcze kilka turniejów, iż Jarosław Hampel prawdopodobnie zmieni barwy klubowe, otrzymał kilka intratnych propozycji transferowych. Na razie nie chce mówić o szczegółach, czeka na oficjalne ogłoszenie listy transferowej. Nie jest też tajemnicą, że wśród leszczyńskich sponsorów żużla w naszym mieście Jacek Krzyżaniak, najbliższe zrobienia toru. I teraz Jacek Rybala jest w znakomitej sytuacji, bo jeżeli zdobędzie chociażby 2 punkty, to będzie samodzielnym liderem klasyfikacji. Oczywiście jeśli żadnemu z zawodników pozostałych nie uda się zrównać z nim punktami, ale Jacek jedzie po trzecie zwycięstwo, jest na prowadzeniu. No i w tej sytuacji, jeśli utrzyma prowadzenie i wygra, będzie miał 9 punktów. Komplet punktów po 3 seriach startów jako jedyny i będzie prowadził w turnieju. Można się widzieć 2., 3. Krzyżaniak i 4. Piotr Winiarz. Co chwilę Jacek spogląda, gdzie są przeciwnicy, ale ma dość bezpieczną przewagę, chociaż na pewno zdaje sobie sprawę, że zarówno Protasiewicz, czy Jacek Krzyżaniak, albo Piotr Winiarz dysponują dobrym sprzętem, są zawodnikami dysponującymi sporymi możliwościami, mogą w każdej chwili atakować i potrafią wyprzedzać, ale Jacek Rybała nie daje się zaskoczyć, on zwycięża na torze 2. Friedrich Wallner i na torze 4. Krzysztof Kasper, znakomity start młodzieżowca Unii Leszno, wicemistrza świata juniorów i wicemistrza Europy seniorów. Piękna walka, zrównali się tam, niemal prawie dotykali się łokciami z Jarosławem Hampelem. Lepszy leszczynianie Hampel 2., 3. Krzyżaniak i 4. Wallner. Trzynasty wyścig, rozpoczynającą serię startów w turnieju. Po 2 seriach startów, czyli 8 rozegranych wyścigach, prowadzi w klasyfikacji. Jest samodzielnym liderem Jacek Rępała z kompletem 9 punktów. 8 punktów ma Damian Baliński, po 7 zdobyli Krzysztof Kasprzak, Andrzej Puszcza, Rafał Okoniewski. Tak jak już wcześniej zresztą mówiłem, że to właśnie żużlowcy Unii Leszno nadają ton rywalizacji. 6 punktów ma na koncie Rafał Dobrudzki, który miał ogromne szanse być nawet współliderem klasyfikacji, gdyby zdobył prowadzenie. Dobrudzki daleko z tyłu. Ale teraz przechodzi do ofensywy. Już wyprzedził Janusza Kołodzieja. Przed nim Rafał Okoniewski i Piotr Winiarz, którzy tutaj zaciekle walczą o 3 punkty w tym wyścigu. Piotr Winiarz, chłopak, który słynie
naprawdę sporych możliwości. Nieraz jednak wyniki nie idą w parze z ambicją i oczekiwaniami z powodu kłopotów sprzętowych, a Rafał Dobrucki pięknie walczy na leszczyńskim torze. Teraz wyprzedził Rafała Okoniewskiego. Odpowiedź Okonia natychmiastowa, ale jeszcze tutaj przy ogrodzeniu toru znalazł miejsce Dobrucki, by utrzymać drugą pozycję. Teraz atakuje Piotra Winiarza. Znów ładna walka, sporo mijanek. Dobry wyścig na leszczyńskim torze podczas tegorocznego 52. Memoriału Alfreda Smoczyka. Winiarz najlepszy w tym pojedynku. Na pewno marzy o końcowym sukcesie. Lepszy ze startu Sebastiana Ułamka. Jacek na prowadzeniu, Kuciapa jest drugi, Sebastian Ułamek trzeci. Teraz atakuje reprezentanta zielonogórskiego klubu żużlowego. Zielonogórzanie, przypomnę, w tym roku awansowali do najwyższej klasy rozgrywkowej. Gratulacje dla całego zespołu zielonogórskiego. Trenerem, przypomnę, jest leszczynianin Zbigniew Jonder. Gdy zielonogórzanie przegrali na własnym torze mecz ligowy ze startem Gniezno, większość kibiców uważała, że to właśnie zespół trenera Mieczysława Woźniaka z Grodu Piastowskiego zapewni sobie końcowy sukces i awansuje bezpośrednio z pierwszego miejsca do najwyższej klasy rozgrywkowej, ale później kontuzja Krzysztofa Cygielskiego, no i w tym decydującym, ostatnim meczu na torze w Gnieźnie zwyciężyli zielonogórzanie różnicą 10 punktów i to oni w znakomitym stylu po roku przerwy wracają do najwyższej klasy rozgrywkowej. No już w przyszłym sezonie zapowiadają się wielkie Piotr Protasiewicz na trzecim polu startowym i Damian Waliński. Potrącony przez puszczę Piotr Protasiewicz, ale on tak jakby na 30 metrze ze startem miał na moment jakieś zawahanie, jakby jakiś kłopot z motocyklem, stracił niejako rytm jazdy, teraz jest już na trzeciej pozycji, a co chyba cieszy najbardziej leszczyńskich kibiców, to oczywiście prowadzenie Damiana Walińskiego. I potwierdza ten chłopak swoje nietuzinkowe umiejętności, pod warunkiem oczywiście, że jego sprzęt pracuje bez zarzutu. Nie można mu zarzucić braku woli walki, ambicji, waleczności. No i potwierdza te wszystkie swoje atuty w dniu dzisiejszym. Waliński na prowadzeniu, on jeździ na silnikach włoskiej produkcji GM, na drugiej pozycji Rafał Sząbielski, RKM Rybnik, trzeci Piotr Protasiewicz i przyznać należy, że Protasiewicz w dzisiejszym turnieju spisuje się jednak poniżej oczekiwań. Na trzeciej pozycji teraz spycha na zewnętrzną Damiana Balińskiego. Ten aż spadł na czwarte miejsce, odzyskał trzecią pozycję, ale znów wielkie emocje. Ciekawy, ładny wyścig, sporo mijanek prowadzi Dobrucki za nim Rępała. Jeżeli Jacek dowiezie dwa punkty, dojedzie do mety na drugiej pozycji, to już przesądzi o tym, że zdobędzie w tym roku zwycięstwo w Memoriale Alfreda Smoczyka. To wielki sukces, także bardzo udane występy tego zawodnika w samej końcówce sezonu. Bardzo pomógł leszczyńskim Bykom, nie tylko w tym decydującym meczu, decydującym o srebrnym medalu na torze we Wrocławiu, także w ostatnim występie przeciwko drużynie częstochowskiego Włókniarza jeździł bardzo dobrze. Jeżeli tak dobrze jeździłaby w całym sezonie tak zwana druga linia leszczyńskiej Unii, od wewnętrznej Sząbierski, Kołodziej, Krzyżaniak i Oskar Wolsztyński. Już na starcie Oskar przegrywa z przeciwnikami, a o trzy punkty walczą pozostali uczestnicy tego pojedynku, czyli Sząbierski, Krzyżaniak i Janusz Kołodziej. Popularny Krzyżak, zawodnik WTS-u Wrocław, kapitan tego zespołu na prowadzeniu w znakomitym stylu. Pięknie tam po zewnętrznej wyprzedził Sząbierskiego. Rybniczanin jest drugi, na trzecim miejscu zawodnik Tarnowskich Jaskółek i zamyka stawkę uczestników Oskar Wolsztyński.
Kwiata, Walner i Pra. Dwóch zawodników zielonogórskiego klubu żużlowego, ale chyba tutaj najskuteczniejszy będzie Winiarz, jednak Kuciapa utrzymał prowadzenie. Winiarz próbował zaskoczyć go po wewnętrznej, przy krawężniku, wypchnąć rywala na zewnętrzną. Kuciapa jednak nie dał się zaskoczyć. Huszta jest trzeci, czwarty Friedrich Walner. Jak się okazuje, nie przyciągnęły na stadion zbyt wielu kibiców. Około 4000 najwierniejszych sympatyków Speedwaya ogląda turniej memoriałowy. No i przypomnę, że jest to ostatnia impreza żużlowa w tym sezonie na stadionie Alfreda Smoczyka w Lesznie. Sezon dobiega końca. Dobrudzki kontra Ułamek. Dobrudzki kask czerwony, Ułamek kask niebieski. Dobry start obu żużlowców, ciasno przy wejściu w pierwszy wiraż. Próbował tam Sebastian nakryć przeciwnika. Rafał Dobrudzki nie dał się zaskoczyć, on prowadzi. Sebastian jest drugi, ale tuż, tuż za zawodnikiem pilskiej Polonii. Stawka tego pojedynku duża, bo przypomnę, że zwycięzca wyścigu barażowego stanie na trzecim stopniu podium. Ładna walka. Przyznać należy, że tegoroczny memoriał dostarczył sporo emocji. Kilka wyścigów stało na bardzo wysokim poziomie. No i przede wszystkim to, co chyba cieszy najbardziej leszczyńską publiczność. Dobra postawa zawodników miejscowej Unii. Jacek Krępała zwyciężył w turnieju. Damian Waliński zajął drugie miejsce. A teraz cały czas trwa walka o trzecią pozycję w klasyfikacji. No i chyba jednak trzecie miejsce dla Rafała Dobrudzkiego, bo on cały czas prowadzi, chociaż Sebastian nie rezygnuje. Próbuje gonić przeciwnika. Teraz odważnie wjechał tutaj w drugi wiraż, próbując spychać Rafała na zewnętrzną. Ten utrzymał prowadzenie.